że to jest duża otchłań dla pieniędzy, bardzo ciężko i na chuja to jest warte. Chaos tam zadaci, bo... Jakie mieliście tam zadanie? Przejechać przez raz, przejść przez raz, sprawdzić drogę na obecność min. Pizdziec. Aha. A co? A kurwa, przecież jest to pizdziec. No jak przeszliśmy 1,5 kilometra, znaleźliśmy 12 min przeciwpancernych, którymi zaminowali drogę. No, kurwa mać, wróciliśmy z powrotem. Czyli jakoś oznaczacie, żeby ich zabrali. Ta, dali mi telefon na Androidzie, tam jest aplikacja. Dwie mapy. Rozumiem, Kiropian teraz na Europie jest od 5 czerwca, wyjdzie, skończy się jego rupop i niby będzie kształtował swój... Niech kurwa cofa się, niech chuja strasznego, życie kurwa na armii się nie kończy. A oni nawet nie słuchają. Oni mają to gdzieś wszystko. No szkoda. To bardzo szkoda. Nie trzeba udowadniać, że to chłopi. No to ciężko, jest bardzo ciężko i chuja to jest warte. A dlaczego sam pojechałeś w takim razie? No dlatego, że sam Zacharow jakby wprowadził mnie w to. No to co, musiałeś udowodnić, że jesteś mężczyzną, tak? No ale to nie o to chodzi, po prostu nie chciałem przed Zacharowem wycofywać się. W sensie on jest jako dowódca przyjechał do was? Jako dowódca armii przyjechał, dlatego że dowódcę armii oficjalnego zwolnili. Dlaczego? Dlatego, że nichuja nie dawał rady. Jest taka chujnia, mówię ci. Nawet dowódca armii tu robi wszystkich w konia wyższemu kierownictwu, że wszystko zajebiście, wszystko się udaje, w ogóle mamy dużo narodu, wysyła danych na przykład, jak idziemy ofensywę, że do ofensywy idzie 26 osób, a oni piszą, że 126 osób idzie do ofensywy i za ofensywę piechota dostaje pieniądze. 8 tysięcy w dobę za ofensywę, a 100 osób wpisują tam kurwa różnych w ogóle z dupy, tam ludzie, ktoś tam z tyłu, nie z tyłu, tak podejrzewam. A kto dostaje te pieniądze? Chuj wie, kto dostaje te pieniądze. Mówię, odranie pieprzone. Mówię ci, dokonują ofensywy małymi grupkami, kurwa, po 20-15 osób. Wczoraj niby był trzeci batalion. Batalion dokonywał ofensywy, a oni tam chyba mają ze 150 kurwa osób ogólnie dokonywało ofensywy i to wątpię w to, myślę, że tam chyba ze 120 osób było i z nich to chyba 23 od razu było rannych kurwa i 37 zabitych, czyli minus 30. No i tu możesz policzyć od razu. Oni teraz tam posiedzą trochę, jeszcze ich tam ponapierdalają, moździerzami ponakrywają. Połowa się zesra, połowa zostanie 300 i wyjadą stąd. No i mówię ci, ta chujnia będzie trwała długo i żmudnie. Dopóki tu jesteśmy, no chuj wie co trzeba zrobić. Nasi, mówię, biorą artylerię dużego kalibru, oni nie strzelają z dużej broni jakoś. Nie rozumiem. Mam takie uczucie, że życie ludzi jest tańsze niż rakiety. Teraz przestali płacić. Jeśli wcześniej płacili wszystkim rannym, tam po 3 miliony płacili, później do jakiegoś tam czerwca ta cała chujnia przeszła, później Putin zrozumiał, że dużo kasy na to idzie i dlatego, że ludzie zaczęli specjalnie udawać, że jak tam ranny, tam do ręk sobie strzelali, do nóg strzelali, albo ręce wyciągali spod okopu, gdy moździerzowy ostrzał przechodzi i wyjeżdżać z trzema kaflami. No i tyle, my jesteśmy uczestnikami, dostaliśmy 3 miliony, wszystko zajebiście, jesteśmy szczęśliwi, zdrowi, więcej chuja, pojedziemy tam. No i później
udawali tam, że mają ranne płuca, ciężkie, lekkie rany nie są na przykład, lekkimi ranami nie są na przykład postrzałowe rany w nogę, tam na wylot, dopóki kość nie zahaczyło, to jest lekkie, a jak ci tam nogi, ręce, palce oderwało, a na przykład zahaczyło kości, wewnętrzne narządy uszkodziło, no to jest ciężki, wtedy jesteś ciężko ranny i za to możesz dostać 3 kafle kompensacji. Czyli jeśli tak po prostu nogę przestrzelą albo odłamek leci gdzieś, no to chujnia. Tam maksymalnie możesz dostać, minimalnie możesz dostać 60 tysięcy i pizdziec i chuj. I spierdalaj na służbę. No i czyli taka gradacja się odbyła i teraz nawet jak ktoś jest 300, to jakby chuja dostajesz, może tam połowa ubezpieczenia, coś tam, jakieś grosze. Rozumiem. I teraz co tam macie? Nie macie więcej zadań jak na razie? Najbliższą dobę jak na razie nie ma, nie mogę skontaktować się, nie ma łączności, pizdziec. Nie działa radio, ale co, nie możesz skontaktować się z wyższym kierownictwem, tak?